Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, cześć. Witam was ponownie, jak codziennie. Bardzo mi miło z wami się zobaczyć. I cóż, dzisiaj mam nadzieję, że coś się fajnego wydarzy. Zapraszam was do oglądania. Sklep już otwarty, wprawdzie znacznie wcześniej. Ostatnio jakoś wcześniej wstaję, nie wiem, ale 8 rano już staram się sklep otworzyć. No nie zwiększa to nam jakby specjalnie liczby klientów w żaden sposób, ale skoro i tak nie śpię, to co? Lepszego będę robił. Dziś ktoś ma przyjechać po maszynę do popcornu. Wczoraj nie dojechał, dzisiaj mam nadzieję, że odbierze. Dwie osoby są zainteresowane, że kto pierwszy, ten lepszy. Barbecue ciągle stoi. Niby ktoś miał też wczoraj przyjechać. Zobaczymy. Trochę żeśmy wczoraj sprzedali naszego towaru. Znaczy tak zdecydowanie więcej niż zazwyczaj, co się wiąże z koniecznością do robienia. Także powinno się dziać dzisiaj. Oprócz tego zobaczmy co jeszcze. Zapraszam, oglądajcie. Śniadanie. I znowuż Khmer style. Takie typowe będzie fried rice. Tu nie może zabraknąć oczywiście groszku, cebuli, szczypiorku i fasolki szparagowej. Dekoracja, pomidor, ogórek i troszkę zieleniny. Na łoka leci zaraz również ryż, czosnek, jajka i później jeszcze będzie smażony do tego kurczak, pierś z kurczaka. Także będzie fried rice z warzywami jako danie i do tego jeszcze osobno smażona pierś z kurczaka. Miam, 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 miam. Takie khmerskie jedzenie to ja naprawdę lubię. To Junenku, kochane, chciałem, żebym pokazał. Kręcenie się w kółko. Ja mam wziąć? Dobrze. Tak wyglądają warzywa z już wrzuconym jajkiem. Szczypiorek jest zostawiony na później. I do tego idzie teraz ryż, który wczoraj dzielnie gotowałem. Junior dała mi, żebym podtrzymał. Mmm, miam, 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 miam. Are you hungry? Yes, I am. Ryżyk już ułożony na talerzu. Ding, 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 ding. Jak się wygląda, tutaj troszkę się zrujnował. O, kurde, o. I kurczak na patelni. Boj. Zaraz śniadanie w takim razie. Po takim śniadaniu energia na, no, na chwilę na pewno będzie. Oto jest, tak prezentuje się w całości. Ostrożnie kochanie, jak skaczesz tam. Jest kurczaczek, pomidor, ryż smażony z warzywami, ogórek. Życzę wam smacznego. Idą dwie panie załatwić sprawę. You know which shop, baby? This one. You know what to ask? Phone signal. Junku, zejdź z ulicy. Na bok, na bok, na bok. Tak jak mamusia idzie. O, na bok, tam. Jeszcze bardziej na bok. No i trafiliśmy w dziesiątkę. Udało się załatwić to, co żeśmy chcieli. Komuś pomożemy. Tak, Juneczku? Junku szczęśliwa, że może się przyjść tak jak mama z parasolką. Nie w deszczu, ale przed słonkiem. To jest coś. Idę do Lucky Market. Lucky Market. Kupić kawę dla rąk. Zobaczę. Może już się pojawił piasek dla kota. Sąsiedzi niestety zbyt szybko pracują i wykorzystali już ten piasek, który leżał na zewnątrz ich posesji. No i tak sobie zobaczę, może coś fajnego wpadnie mi w oko. Zaraz muszę wysłać maszynę do popcornu, bo już się sprzedała, już przyszły pieniądze. No, tak sobie dzień może nie leniwie, ale spokojnie wchodzi powolutku w fazę około południową. Także trzeba będzie dodać mu troszkę pikanterii. Szukam tutaj teraz dla Karą kawy. Ostatnio miała Topiko i smakowało.
Zastanawiam się. Tak. Dzisiaj dałem jej, kupiłem taką pojedynczą wczoraj Nescafe. To jej nie smakuje. Zastanawiam się, czy nie wziąć jej cappuccino. Zazwyczaj zamawia, jak jesteśmy w kafe, cappuccino właśnie. Jakieś różne eksperymenty. Tu jest jakaś promka, ale nie wygląda zbyt dobrze. Dobra. Chyba biorę jej cappuccino. Zobaczymy. No to jednak cappuccino i jeszcze jogurciki dla Dżunku. Wielkie zakupy zrobione, poczynione. I już popcorn wysłany, w sensie maszyna do popcornu. Na 16 jest umówione, ktoś ma przyjechać obejrzeć hotel. Więc na 4 wrócę, bo teraz jedziemy na zjeżdżalnię. Kotek, chodź tu. Zostaniesz na zewnątrz. Zostań na zewnątrz, nauczy się. Jedziemy na zjeżdżalnię z Dżuny. Dżunku, stój. I przy okazji odwiedzić Miszę. Spotkać się z Miszą. Tak, na parę chwil, a później po drodze jeszcze jedziemy, jadę zawieźć. Tam tutaj w pudełku po piwach są słoiki dla Pawła i Kasi. Co zdej? Już jest nasz graf, że jedziemy. Już u Kasi i Pawła byliśmy. Wyjeżdżam, nie nagrywałem tam również dlatego, że był jeszcze jakiś członek inny Polonii, który nie bardzo chciał też być nagrywany, no po prostu. No jedziemy teraz sobie. Tak. Slide. Jedziemy. I jesteśmy, dojechaliśmy, dotarliśmy. Młoda już buty zrzuciła. Kaczuszki sponiewierane. Kłak. O, są jeszcze jakieś dzieci, także już lgnie do dzieci momentalnie. Have a good time, baby. See you soon. Zawożę rakietkę na komary, na Krzysztofa. Jak słyszycie, Phnom Penh jako miasto, które cały czas rośnie, cały czas się buduje. Dość głośne, niezmiennie. Czy to tutaj, czy u mnie, cały czas hałas. Ale są też ciche miejsca oczywiście, bez przesady. Teraz zobaczymy, czy pizzeria otwarta, czy panowie są, czy panów nie ma. Jeden pan jest, zaraz chwyci za telefon, oczywiście, uwiecznić, nie tracić sekund. Dzień dobry. Ale słuchajcie, to wcale nie jest ten specjalny gość, o którym mówiłem. Specjalny gość. Zwykły gość. Zwykły. Sam jesteś zwykły, kończę nagrywanie. No i jednak jest. To nie Fata Morgana, jest Misza rzeczywiście. Ty kiedy zostajesz? Aż chłopaki z kwarantanny wyjdą. Czyli 21. Nie, szybciej. Marcin by sobie nie pozwolił na to. Ale Marcin nie ruszy się co najmniej do poniedziałku z tobą. Czyli tydzień. Nie powiem tego do kamery, ale zaraz ci powiem. To się nie będzie pokażę. Ja idę jeszcze za Miszą, bo chcę zobaczyć jego motor. Bo wczoraj jadąc tutaj miał małą katastrofę. I motor się wywrócił. Do jazdy, z małą przerwą na sen, trafiłem na dziurę. Taką dziurę, że mi rozcięło oponę w pół. Na szczęście w nocy był serwis. Kawałeczek dalej, to dopchałem. Pojechałem potem 2-3 km na remonty. A wiesz, oni tam mają takie słupki bambusowe. One są takiej grubości jak to. Tylko, że na dole takiego słupka, który jest ukiepszony od błota, no bo wiadomo, pora deszczowa, jest taka betonowa doniczka odlana. Jak ktoś teraz przypierdoli, to potem te słupki latają po całej drodze, nie? A przy tym świetle i oświetleniu tego nie zobaczy. Zajebałem. Ty, a powiedz mi, a dlaczego ty masz to czerwone? To jest kolejne, coś znowu się wydarzyło? Nie, a tak, gdzieś zgubiłem. Ha. Ale na szczęście mieli. O dziwo, stary, do 30 lat Hondy mieli ten część. To jest także Kambodża. Trzeba to będzie, wiesz, po prostu. Ale nie ma jakiejś specjalnie poza no, nie mam, ale od tego upadku zaczął olejciec, więc chyba trzeba pojechać po naszą koleżankę June. Przepraszam, że się śmieję, a ty zawsze musisz mieć jakąś historię z tym motorem. No dobrze, no bardzo, bardzo dobrze, ale najważniejsze, że dotarłeś i praktycznie cały, tak? Mm-hmm. Dobrze, to teraz mamy parę dni dla siebie. Chodzimy powoli na górę. Misza się zatrzymał tutaj u Krzysztofa i Adama.
Idziemy do niego do pokoju. Co tu dużo mówić. Udało mi się wyciągnąć z plecaka wilgotne spodnie, koszulkę i gacie, ale cała reszta była mokra, więc wiesz. Wyprane, rozwieszone, plecaki, hamaki, wszystko jest mokre. Jedyne co to wiesz, gdzieś tam jakieś drony w środku dobrze zapakowane, komp dobrze zapakowany, to spoko. Ile czasu zajęła ci podróż z Ratanakiri do Phnom Penh? Dobę. Dobę. Ile czasu spałeś w tym czasie? 2 kilometrów. 2 godziny. 2 godziny. 22 godziny jazdy. No. Głównie padało. Tak. Który sprzęt ucierpiał najbardziej? Telefon. Czekaj, chyba tutaj jest. No dziwo tylko telefon, bo wiesz telefon... Położyłeś go w ryż? No właśnie nie. Telefon działa, tylko nie działają te guziki funkcyjne na dole. Co ma znaczenie spore dla użytkowności. No tak, bo żeby sobie aplikację telefonu inną odpalić, musisz na przykład telefon wyłączać. Albo przez aplikację wchodzić, więc... Sugeruję ci naprawdę włożyć do ryżu. Nie żartuję. Między innymi GoPro się odratowało właśnie dlatego, że to włożymy do ryżu, ale najpierw musimy powiedzieć z motorem na naprawę. A jak się nie pomoże w ryżu, no to wtedy do serwisu. Trasa przygodowa. Najważniejsze, że dojechałeś prawie, że bez strat. Najważniejsze, że chłopaki wychodzą z kwarantanny i zaczyna się przygoda, bo do Adama, do Kambodży ściągnąłem Adama, pszczelarza, patrona swojego, który, wiesz, była taka historia, że Marcin mówi, słuchaj, bo muszę sobie jakiegoś pszczelarza ogarnąć, bo to awokado będzie lepiej rosło i będzie lepiej owocowało. Ja mówię, no dwa panki czy swojego? No swojego. No to mamy na grupie patronów takiego pszczelarza i się chłopaki dogadali. Więc jak on wyjeżdża w czerwcu, to już wiedziałem, że wróci z Adamem. Mhm. No, także on też będzie mieszkał w dżungli. Będziemy tam zakładali wimbrownik i pasiekę. Miody pitne będą. Bardzo dobrze, bardzo to cieszy mnie, że się dzieje. Z tego co wiem, to być może Marcin w piątek już wyjdzie. Co byłoby bardzo mile widziane. Ja tutaj sobie przyszedłem na chwilę zobaczyć, co tam u dziewczyna. Moja żona już tam flirtuje z jakimś gościem. Ten żartuje oczywiście. Rozmawiają sobie, bo tutaj jest jakiś, nawet nie wiem skąd on jest, ze swoim synkiem mniej więcej wieku Juny. No i się tam bawią dzieciaki razem. Także tutaj teraz zamieniłem z nimi parę słów, ale wracam do Adama. Nie będę ich krępował swoją osobą. Niech sobie pogadają też. A i pogoda nam się powolutku zmienia. Ja za jakieś pół godziny muszę wracać, bo mamy umówionego klienta jeszcze dzisiaj. Także mamy jeszcze parę chwil. Dobrze, ale dobrze. Marcin! Bo omawiałem, przepraszam, bo ja się żegnam. Marcin. Ja się żegnam z panami, a okazuje się, że niewykluczone, że Krzysztof dzisiaj będzie musiał zamknąć ze względów technicznych. Jedna faza prądu nie działa i piec nie jest w stanie się nagrzać do właściwej temperatury, w związku z czym zaproponowałem przyjedź do nas. To była moja propozycja. Przyjedź do nas, odpalimy grilla. No, jak jednak centrum barbecue w Phnom Penh. Za godzinę będziemy, wiesz? To ci sam będzie wieczorem. Dobra, jadę. Kiedy już człowiek myśli, że jedzie prosto do domu bez postoju, kolejne niespodzianki. Na razie młoda została sama, gdyż karą udała się na zakupy. Poznajecie co to jest? Tankujący owoc? Tankujący owoc w środku wygląda tak. I właśnie po ten owoc zatrzymaliśmy się, a nawet zjechaliśmy z trasy specjalnie, żeby go kupić. No, a tak. A po drodze mamy jeszcze jeden przystanek, się okazuje. Jedziemy jeszcze na chwileczkę na Russian Market. Długo wyczerpał się. Ludzie nie wiedzieli. Ze środka strefy właściwą. Còn mà tiền nó không bạch như vậy chứ. Chắc là tiền nhưng mà tiền nhà nó chú bo xài nhóm á. Chú sử dụng. Còn bây giờ ra ra đây chứ. Rồi đấy là nó bây giờ xây tung ra. Mấy chân là lúc ra.
nhắm cho chết hấu bò, nhắm cho chết hấu mới không còn chết tiền. Đó. Tôi chỉ đang bị chết. Tôi chỉ đang bị chết đấy. Đang này thì đang bị chết này. Jak ci smakuje? Co, Johnny? Junku, ale zechciałem być wypowiedzieć się może na ten temat, co? Nie? To pomogę ci. Patrz. Mogę. Razem. Nie, dobra, to ja cię wciągnę. Poczekaj, co? Opa! Smakuje chyba. Zaraz. Chciałem spróbować, ale Juni od razu mi wyrywa. Nie chcę, żebym zjadł. To jest jeszcze taki stadium, kiedy to ten owoc jest twardy. On się nie rozpada, nie jest taki maślany, nie smakuje, znaczy inaczej, nie jest w konsystencjach kremówka, a tym samym nie ma zapachu. I teraz to ja lubię, bo później jak dojrzeje. Zatrzymaliśmy się przy Russian Market, Taron poszła kupić mięso, a młoda jest na szczęście zajęta i nie zauważyła jeszcze obok czegoś, żeśmy się zatrzymali. Bardzo ryzykowna lokalizacja, muszę powiedzieć. Staram się cały czas zasłaniać, żeby przypadkiem tylko nie odwróciła się w tą stronę. Ryzyko. Pan odjeżdża, kupił hotel. Kolejna dzisiaj rzecz sprzedana, a my się przygotowujemy. Bo dzisiaj będziemy mieli zupełnie spontanicznie kilkoro gości. Zobaczymy jeszcze, kto ostatecznie przyjedzie. A, tutaj już się nazbierało rzeczy. Teraz będę marynował boczek, będę marynował również schab. To będziemy na pewno robili. Będziemy robili trochę warzyw. Będą skrzydełka z kurczaka. Kiełbasa chyba. Coś jeszcze na pewno. W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami grillem niespodzianką, czyli takim, którego się nie spodziewałem. Idę kupić kolę, sok i wodę, tak żeby każdy miał coś do zwilżenia ust. No tak, idę do Lucky Marketu, więc muszę mieć przy sobie kartę szczepień i maseczkę, bo bez tego nie wejdę na teren sklepu. Wszystko już podłożone, gotowe do rozpalenia grilla. Zresztą zamierzam to zrobić teraz. Bo no nie wiem, o której przyjadą wszyscy, pewnie jeszcze trochę czasu mamy, ale chciałbym, żeby to już się po prostu paliło, grzało, żeby ten czas na rozpałkę zrobić teraz, a nie jak będą goście. Powinno wszystko. Cześć kochanie, dmuchasz? Dobra koncepcja, słuszna. Może troszkę za wczesna jeszcze stadium, ale bardzo brawo, 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 kochanie. Bee and oculars. O, zobaczcie. Od jednego z naszych chłopaków z Polonii przyjechali, tam grilla robimy, a tutaj prawdziwy, prawdzie robiony tutaj, ale polski chleb, matko jedyna. Już nie wiem sam jak go pokroić, bo tak na szczęście mamy nóż. Aż nie chcę go dotykać tą komadę. Fenomenalny kobuta. Patrzcie. Uohohoho. O matko Jezu. Jaki zakwas. I will cut for you. Bye bye. Grill już gotowy. Na razie wrzuciliśmy po trochu na początek. Jest kurczak. Kurczak jest troszkę dalej od dużego ognia. Tu jest jeden rodzaj kiełbasy, która była surowa. O, już pęka, już za gorąco. Trzeba będzie teraz ją zdjąć. Tu jest kiełbasa już wymrożona. I boczek. Karong przyjęła szczypczyki. Chciałem powiedzieć pałeczki, ale szczypczyki, stery, grilla i działa. A my? Podejść działa. Działa? Working, doing, making.
Trafiło nam się w towarzystwie kilka osób, które nie chcą być nagrywane, także ciężko zrobić materiał z tego barbecue. No, ale to trudno, jakby nic się takiego nie dzieje. Idę teraz po ketchup, bo nam się skończył. Wezmę też jeszcze musztardę, bo też już końcówka. Ach, tego mięsiwa jest tyle, że trzeba wziąć i dokupić.